Nigdzie nie jadę. Musisz jechać! Zostaję! Mamy ból w klatce. Mamy duszność. Zaraz padnie na ziemię. Zatrzymała się! Reanimacja! Cholera. Reanimacja! Lino! Lino! Proszę, migotanie komór, odsunąć się! Uwaga! Dzień dobry, dziś będziemy razem oglądać najwspanialszy polski serial o lekarzach na dobre i na złe. I powiem wam, czy w prawdziwym szpitalu może być tak jak w Zielonej Górze. No, to oglądamy. Dobra, przypinają węflon. Chyba nie jest wkuty, tylko przyklejony. Krew na badanie. Stetoskop. Co to jest, panie doktorze? To jest Batman. Będziesz osłuchiwał przez ubranie? To muzułmanka. No, przez ubranie coś tam słychać, ale zdecydowanie lepiej bez ubrania. Zlecenie na mnie. Morfologia, kreatynina, aspat. Szerzej, rób ile się da. ALAT, CPK, elektrolity. Temperatura 39, ciśnienie 140 na 90. Dobra, wracamy do tego. 39, gorączka. Nie, nie fajnie, martwimy się. Tam ciśnienie było 140 na 90, czyli takie już za wysokie. Leciutko, o jeden mniej i bym się jeszcze nie czepiała. 140 to już się czepiam. I jakie były badania zlecone? Morfologię na pewno wiecie. Dalej była kreatynina, czyli oceniamy nerki. Później były próby wątrobowe, sprawdzamy wątrobę. CPK, czyli kinaza kreatynowa, czyli taki marker mięśni, rozpadu mięśni, jeśli tak mogę powiedzieć. On może być pomocny w przypadku różnych rodzajów rabdomiolizy, zawału. Są różne kinazy. To CPK to tak bardzo ogólnikowo. I dalej coś jeszcze było? Aha, elektrolity. Czyli sprawdzamy we krwi poziom sodu, potasu i wszystkich innych makroelementów. Dobra. I co tu dalej z tą pacjentką chcą robić? Ona im, w ogóle popowiem wam, żebyście wiedzieli, przyjechała do szpitala taka lejąca się przez ręce z wysoką temperaturą i nie wiadomo, co się dzieje. Masz mery w sercu. Sprawdź rentgen i TK, czy są mery w sercu. Uprzedź, że już jedziemy. To już niedobrze. Trzymaj się, będzie dobrze. Szmery w sercu mogą oznaczać, występować przy wielu, wielu różnych stanach. To może być stenoza zastawek, czyli zwężenie. Może być niedomykalność. Ogólnie one oznaczają jakieś zaburzenie w krążeniu krwi. I jak mamy szmer, no to sprawdzamy dalej. Robimy na przykład echo serca. Podobno w szpitalu jest ten Indiana Jones, który ją tu przysłał? Ma na imię Antoni, lekarz bez granic. Antoni Jones. Pracowali razem. Tak, 2 lata, dawno i nieprawda. Świetnie się rozumie. Jest bardzo dużo wątków takich prywatnych w serialu. Staram się dla was wybierać te medyczne. Mam nadzieję, że to wam odpowiada. To jest pracownia tomografii komputerowej. Może tak wyglądać. Lekarze siedzą za szybą, żeby być oddzielonym od tomografu, a jednocześnie widzieć pacjenta. I na komputerze mamy podgląd badania real time, czyli w czasie rzeczywistym widzimy skany, które są wykonywane. No i tutaj siedzi lekarz radiolog, czyli ten najlepiej potrafiący zidentyfikować, i 2 lekarzy przyszło z oddziału. Raczej się tak w rzeczywistości nie zdarza, bo lekarze na oddziale mają dużo roboty na oddziale i nie wiozą razem pacjenta, tylko jakaś jedna osoba idzie pacjenta zawieźć. To może być praktykant, stażysta, to może być osoba zajmująca się w szpitalu typowo transportem, która jest wtedy wezwana na oddział, że trzeba zawieźć pacjenta do pracowni tomografu komputerowego. Rozumiem. Słuchajcie, możemy zaczynać, bo jakby nie mamy za dużo czasu. Przecież to nie Formuła 1. Pawełku, mam sprzęt. Pawełku. Rozumiem, że widzi pan choroby w ludziach, jakby pan miał rentgen w oczach, tak bez urządzeń. To jest ten lekarz bez granic. A w pustyni czasem nie ma innego wyjścia. Czyli patrzy pan i widzi, że taka pani Hadat ma na przykład raka. Chłoniaka. Chłoniaka nie rozpoznamy tak na wizus, to na pewno, ale są objawy, o których myślę, że powinniście wiedzieć, tak zwane objawy alarmowe.
i należy do nich na przykład chudnięcie gwałtowne. W przypadku, gdy pacjent się nie odchudza, nagle chudnie, nie ma siły. Nocne poty, to ważne, i podwyższona temperatura nie związana z żadną infekcją, czyli no, mamy ten stan podgorączkowy przez 2 tygodnie, nie wiemy dlaczego, co się dzieje, no to już trzeba pójść do lekarza. I jest jeszcze jeden objaw, bardzo taki typowy dla chłoniaków, czyli powiększone węzły chłonne. Węzeł chłonny, jeśli ma powyżej centymetra, można go o tutaj wyczuć. O tutaj na przykład możecie sobie wybadać węzły chłonne i czuć takie malutkie. Jak są niepowiększone, to są jak ziarnka ryżu, więc może być ich nie czuć, a jak są powiększone, no to wtedy nie mamy wątpliwości, że one tu są. Ale nie wszystkie węzły chłonne możemy wyczuć, niektóre są ukryte na przykład w śródpiersiu. I jak ma powyżej centymetra i nie reaguje, jest powiększony ten węzeł chłonny, nie reaguje na jakieś leczenie przeciwzapalne, nie reaguje na leczenie przeciwbakteryjne, dalej jest powiększony, mija tydzień, dwa, to trzeba to przebadać. Trzeba się tym zająć, nie zostawiać takiego powiększonego węzła chłonnego samemu sobie, a tym bardziej, jeśli on ma na przykład 2 centymetry. Więc jak ma centymetr, to idziemy do lekarza, jak ma 2 centymetry, to biegniemy. Jeszcze powiem o tych lekarzach bez granic, o której tutaj wcześniej było wspomnienie. To jest taka organizacja lekarzy z różnych krajów. Lekarze jadą do obszarów, gdzie pomagają medycznie ludności. To jest często Afryka, Bliski Wschód. Bardzo ciekawa organizacja. Możecie sobie wygooglować Lekarze bez granic. Płuca są upowietrzone, ale tutaj ślad płynu w prawej opłucnej. Nie widzę zmian ogniskowych. To dobrze. Wśród piersiów powiększone węzły okołotchawiczne. Tutaj są łuski. A ile ma ten węzeł? Największy węzeł ma doktor? 30 mm. Bez wątpienia chłoniak. No nie tak. Jest jeszcze gorzej. Co? Nie tak bez wątpienia. Do tego trzeba dokładniejszych badań. Samo badanie obrazowe nie pozwala nam rozpoznać chłoniaka. Do tego najczęściej potrzebny jest wycinek i pobiera się ten węzeł. Dobra, i co tutaj dalej? Jeszcze coś dostrzegli? Usierdzie niezmienione, ale w zastawce trudzielnej jest chyba wegetacja. Zastawka trudzielna, czyli zastawka w sercu, a wegetacja to jest taka kolonia, skupisko bakterii i różnych komórek zapalnych, taka narośl na zastawce. I na przykład ona może powodować szmer, który był słyszalny podczas osłuchiwania tej pacjentki. A boimy się takich wegetacji? No po pierwsze, no to są bakterie. Bakterie w sercu, no to nie jest dobrze, ale dodatkowo taka wegetacja może się urwać i tego się boimy, bo jeśli ona się urwie i popłynie z prądem krwi na przykład do mózgu, to może spowodować udar niedokrwienny, bo zatka naczynie krwionośne. Musicie zrobić echo serca. No tak, może się okazać, że to jest zapalenie w sierdzie. Poruczyk ze Straż Graniczną. Ale proszę nie przeszkadzać. Dobra. Echo, czyli takie badanie USG serca, żeby ocenić, jak wygląda ta wegetacja, czy ona się urwie, czy się nie urwie, jakieś tam prognozy porobić. Ale jak teraz usłyszycie o echo serca, to już wiecie, jak wygląda takie badanie. Zwykłe USG, tylko tutaj serca. I jak usłyszycie coś o wegetacjach, no to też już wiecie, co to jest wegetacja. Znowu ten piękny szpital. Pojedź z nami, zobaczysz, Londyn jest. Teraz już będzie inny przypadek, inna pacjentka. Do szkoły. Ze wszystkimi cię zapoznam. Będziesz miał swój pokój. Oddam ci mój, będziemy wreszcie razem. Ale nic o tobie nie... Bo się nie cieszy. Nie masz pojęcia o mnie, jaki jestem. O, tutaj za tym chłopcem widać pompę do podawania leków. To już wszystko wie. Bardzo fajny pokój, jednoosobowy. Ja. Niestety rzadko są takie pokoje w szpitalach. Niezależnie od tego, jak się zachowam, ona zawsze mi chce. Synku, opowiemy sobie o wszystkim, co nam się przydarzyło, gdy nie byliśmy razem. I co? Myślisz, że to wystarczy? Ja po prostu jeszcze nie czuję, że jestem twoim synem. Czuję chaos. Przestań, mama płacze. Jedziesz z nami i koniec, zabieram cię. Nie spędzimy już osobno ani dnia. Ty teraz będziesz mi zmuszać? Nie jestem paczką. Nigdzie nie jadę. Musisz jechać! Zostaję!
mamy ból w klatce, mamy duszność. Zaraz padnie na ziemię, zdążyła wezwać pomoc. To dobrze. Ból w klatce, duszność, no to mogą sugerować zawał serca. Ale nie tylko. Żeby zdiagnozować zawał, potrzebne są badania. Trzeba zrobić, pobrać krew na markery biochemiczne zawału. Trzeba zrobić EKG. I ocenić właśnie te takie, jakby to powiedzieć, objawy pacjenta. Właśnie, zabrakło mi tego słowa. EKG i markery mięśnia sercowego. O, tutaj wjeżdżają na jakiś oddział intensywnej terapii, chyba. Mam podejrzenie zawału. Pani Aniu. Nie mogę umrzeć. Zaraz pani podamy leki, jest pani w dobrych rękach. RTG i echo serca. Najważniejsze EKG i markery, żeby ocenić, czy to zawał. No i od razu wdrażamy leczenie, tak jak powiedział pan doktor. Leki, czyli w razie potrzeby podawany jest tlen, jest podawane, są leki przeciwpłytkowe, jest podawana nitrogliceryna, żeby rozszerzyć naczynia krwionośne i zapewnić natlenienie komórek mięśnia sercowego i wiele innych leków w zależności od potrzeby. I leki przeciwbólowe też. Bo nie po to mamy leki przeciwbólowe, żeby pacjent cierpiał i żeby one stały na szafce, tylko je podajemy. A RTG, no co widać na RTG? No serca jest tylko taki zarys, ale RTG może pomóc wykluczyć inne choroby, które też mogą przebiegać z takim podobnym bólem jak zawał. Więc RTG też można zrobić. To jest stan bezpośredniego zagrożenia życia. Mam obowiązek go transportować panią Haddad i zrobię to. Człowieku, ona musi być leczona. Będzie leczona, ale w swoim kraju. Wysyłasz ją na śmierć. Przestań filmować i schowaj ten telefon. To jest moja relacja live. Tak polska straż graniczna traktuje chorych z innych krajów. Mam prawo cię filmować. Proszę podać swoje nazwisko. Proszę, nazwisko i stop. Zostaw to. To jest napaść na funkcjonariusza polskiej straży granicznej. Jest pan zatrzymany. Nie pokażę sprawy. Co tu się dzieje do cholery? Wykonujemy tylko swoje obowiązki. Takie szarpanie tak będzie w końcu deportowana. Pani Haddad jest pacjentem naszego szpitala, co zostaje w szpitalu. Ale coś się zaczyna dziać, żeby nie było za mało akcji. Zatrzymała się! Reanimacja! Cholera. Reanimacja! Lina! Lina! Żeby ocenić, że pacjentka się zatrzymała, trzeba troszkę więcej niż tak dotknąć, ale dobra, wybaczymy to. Oby tylko dobrze zrobili tą reanimację, bo ona powinna od razu zacząć uciskać. Nie! W przypadku zatrzymania akcji serca najważniejszy jest masaż serca. A tu zobaczcie, nikt nie masuje i tylko wentylują workiem ambu. No proszę, nie róbcie tak. Uciskanie klatki piersiowej to jest najważniejsze. Jak mamy możliwość, tutaj w szpitalu mamy, bo mamy więcej osób, mamy odpowiedni sprzęt, więc jednocześnie prowadzimy wentylację, ale cały czas uciskamy w rytmie takiej piosenki, jak ona leciała. Tu, stay in alive, właśnie ta piosenka. Dobra. I wtedy, jeśli mamy pod ręką defibrylator, jakaś kolejna osoba nam poda defibrylator, to robimy analizę rytmu serca. Bo to nie jest tak, że każdy stan wymaga defibrylacji. Nie. Nie. Cholera, migotanie komór, odsunąć się. Uwaga! No dobra, to jest ta defibrylacja. Dobrze, rytm zatokowy. Ale nikt nie uciska. Jedź ją, Aleks. No pomóż, przydaj się! A ja w raporcie napiszę, że chcieliście zabrać pacjentkę mimo sprzeciwu lekarzy. A pan przechla pana, jeśli cokolwiek jej się stanie. Najważniejsze z tego zapamiętajcie. Uciskanie klatki piersiowej jest najważniejsze. Czym szybciej rozpoczniemy masaż serca, tym nasz pacjent lub osoba, którą zobaczycie na ulicy, ma większe szanse na przeżycie. Dobra, wyprowadzili ją, jest na OIOM-ie, czyli oddziale intensywnej opieki medycznej. Cały czas musimy ją wspierać oddechową. Ma wszędzie powiększone węzły. Czekają wielomiesięczne leczenie. Chłoniak całkowicie zniszczył jej mechanizmy odpornościowe, stąd to zapalenie śledzia. No, ale lepiej się czuje? Dobrze zareagowała na antybiotyk, więc właściwie jak tylko się ustabilizuje, zaczynamy leczenie onkologiczne. Na razie jest w szpitalu. To, jakie będzie leczenie onkologiczne, zależy od stanu pacjenta, od
stanu zaawansowania choroby w momencie jej wykrycia, od, nie wiem czy to już mówiłam, że od podtypu chłoniaka, bo to nie jest tak, że każdy chłoniak to jest taki sam, więc jest dużo różnych schematów leczenia. Część z nich opiera się na chemioterapii i leczenie chłoniaków daje bardzo dobre efekty. Większość chłoniaków już w naszych czasach jest uleczalna, ale wymaga leczenia, bo chłoniak, który nie będzie leczony, będzie chorobą śmiertelną. Mam nadzieję, że ta wiedza nigdy Wam się nie przyda, ale jeśli kiedyś stanęlibyście w takiej sytuacji Wy lub ktoś z Waszych bliskich, to nie zastanawiajcie się nad rozpoczęciem leczenia. To jest coś, co trzeba zrobić. Zwężenie miażdżycowe, łuski serca, rozdęcie części koniuszkowej, charakterystyczne dla zespołu baltującego koniuszka. Panie doktorze, ja nic nie rozumiem. Dobra, tutaj doktor czyta. Z moim sercem. To jest chyba opis. Podano pani echa serca, bo to nie jest tak, że każdy lekarz wykonuje echo serca, tylko to jest specjalistyczne badanie i tylko niektórzy je potrafią. Każdy specjalizuje się w czym innym. Dobra, pacjentka blokery miała i leki rozszerzające naczynia krwionośne. Pani Anno, ale mnie pani przestraszyła. W wyniku ostrego stresu nastąpił wyrzut do krwi dużej ilości amin katecholowych. Nastąpił skurcz komory wieńcowej i nokrwienne ogłuszenie komory serca. To był ten ostry ból, który pani czuła. Miałam zawał czy nie, bo mówią, że... To się nazywa kardiomiopatia. Tak od subo. A po polsku syndrom złamanego serca. Taka choroba naprawdę występuje i ma przepiękną nazwę, syndrom złamanego serca. To jest taki niby zawał, ale nie zawał, bo przebiega, zaczyna się podobnie, dochodzi do niedotlenienia przejściowego komórek mięśnia serca, więc dochodzi do tego bólu w klatce, dochodzi do duszności. Myślimy, że to zawał, a okazuje się, że jest to stan spowodowany stresem. Częściej na zespół Takotsubo, czyli syndrom złamanego serca, bo cierpią kobiety, 90% pacjentów to kobiety, najczęściej kobiety po menopauzie. I jest to stan, który wymaga rozpoczęcia leczenia, ale nie wymaga na przykład wstawiania stentów, tego co się robi po zawale. I co jeszcze? Musimy uważać na stres w takich przypadkach. Co to jest? W wyniku ostrego stresu, prawdopodobnie spowodowanego tym, że pomyślała pani, że straci pani syna, nastąpiły zaburzenia kardiologiczne. Pani Aniu. Taki zespół może występować na przykład po stracie kogoś bliskiego, po stracie pracy, w takich różnych trudnych sytuacjach życiowych, ale nie tylko, bo zdarzają się też przypadki, chociaż o wiele rzadsze, gdy występuje w sytuacjach wesołych, więc wtedy ta nazwa syndrom złamanego serca mniej pasuje, na przykład przy jakimś ślubie. O, można na ślubie mieć, albo w jakichś takich, no po prostu duże emocji. Jak mamy dużo emocji, to jesteśmy na coś takiego narażeni. A Takotsubo to jest taka piękna nazwa z języka japońskiego i chodzi o to, jaki kształt serce przybiera podczas wystąpienia tego bólu. Bo ma kształt Takotsubo, czyli pułapki na ośmiornicę stosowanej w Japonii. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Specjalnie wybrałam taki, żeby były takie tematy sercowe, niesercowe, nowotworowe, bo to są bardzo częste dolegliwości i chciałabym, żebyście jak najwięcej na ten temat wiedzieli. W przyszłości będę nagrywać kolejne filmy oparte na komentowaniu i oglądaniu różnych seriali medycznych polskich i zagranicznych, dlatego zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału i do włączenia powiadomień o nowych filmach. Było mi bardzo miło to nagrywać, a jak Wam się miło oglądało, to zapraszam Was też na mój Instagram, gdzie prawie codziennie coś na Instastory opowiadam. Czasem medycznego, czasem niemedycznego, ale jest fajnie. Do zobaczenia.